przedsiębiorcy leśni. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby zmiany polityki prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Szczecin i podległej nadleśnictwa w stosunku do firm leśnych i ich pracowników. Niestety dotychczasowe rozmowy, listy, spotkania i postulaty przedstawione panu dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Sławomirowi Cichoniowi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować protest, nagłosić tę sprawę w mediach oraz zainteresować polityków problemem, z jakim od dłuższego czasu zmagają się przedstawiciele firm leśnych. Zorganizowana manifestacja jest wyrazem naszej determinacji i przekonania, że być może ten protest skłoni dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, pana Sławomira Cichonia, do ponownego przeanalizowania naszych postulatów. Walczymy o godziwą płacę za naszą pracę oraz likwidację szarej strefy tworzonej na skutek działań urzędników z Lasów Państwowych. Proszę Państwa, dla tych, którzy nie znają naszej sytuacji, kilka słów wyjaśnienia. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to państwowa firma, która zarządza prawie 80% naszych polskich lasów. Teren gospodarowania lasów państwowych to 30% powierzchni kraju. To monopolista, który zatrudnia ponad 26 tysięcy ludzi. Jednak osoby te nie zajmują się fizyczną pracą w lesie. Wszystkie prace od sadzenia lasu poprzez jego pielęgnację, wycinanie zlecane są prywatnym firmom leśnym poprzez coroczne przetargi, poprzez zamówienia publiczne. W tym sektorze świadczących usługi dla lasów państwowych pracuje około 50 tysięcy ludzi w zatrudnieniu bezpośrednim w firmach leśnych i drugie 50 tysięcy w zatrudnieniu na czarno, w szarej strefie, która z premedytacją tworzona jest przez urzędników lasów państwowych. Polityka monopolisty, jakim w zakresie zlecania prac leśnych są lasy państwowe, doprowadziła do patologii. W polskich lasach pracują ludzie bez przygotowania, bez odpowiedniego wyposażenia, bez niezbędnej do tej trudnej, niebezpiecznej pracy wiedzy i doświadczenia. Ponieważ w lesie łatwo ugryźć pracownika na czarno, proceder nielegalnego zatrudnienia jest bardzo rozpowszechniony. Prowadzi to do nieuczciwej konkurencji firm, które nie spełniają wymogów prawnych i dzięki niższym kosztom zniżają stawki w przetargach na prace leśne, a to najbardziej się podoba lasom państwowym i urzędnikom w nim pracującym. Z drugiej strony firmy rzetelne, wyposażone w wykwalifikowanych pracowników i dobrej jakości sprzęt zmuszone są stawać do nierównej walki i konkurencji o wygraną w przetargach, a jedyną drogą do wygranej jest tu obniżanie ceny. Prowadzi to do patologii, którą przerwać mogą jedynie zlecający te prace urzędnicy lasów państwowych. Tymczasem urzędnicy lasów państwowych, a w szczególności pracujący w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, nie robią nic, aby tej sytuacji zaradzić. Mało tego, poprzez odpowiednie zapisy w przetargach, gdzie wygrywa tylko ten, kto zaoferuje najniższą cenę, przez dzielenie prac w przetargach na małe pakiety i inne działania lasy państwowe potęgują tą patologię. Regionalna Dyrekcja Lasy Państwowe, nie tylko w Szczecinku, ale w Szczecinie tak gminnie, wychodzą ze stawki dla naszego robotnika 14 zł. Nie ma, proszę Państwa, możliwości w dzisiejszych czasach, przy najniższej krajowej, która nas obliguje przedsiębiorców i inne koszty związane z tym, zatrudnić pracownika legalnie. Czy innymi słowy, w przetargach wymagają od nas legalnego zatrudnienia zgodnie z literą prawa. Z drugiej strony oferują maksymalnie 14 zł i za roboczą godzinę dla pracownika, dla naszej firmy. Czy z czego my musimy jeszcze opłacić ZUS-y, koszty paliwa, pilarek i wszystkich innych po drodze. I każą nam to połączyć i nie interesuje ich to, w jaki sposób to będzie zrobione. A co najważniejszą istotą, nie kosztorysują swoich usług, czyli nie interesuje ich, ile wynosi najniższa krajowa, jakie są koszty firm, pracowników, jakie są koszty zatrudnienia. Dają to na przetargi i każą dzielić się tym z innymi, każą za te pieniądze robić i chętnie
te firmy, które te jeszcze z tego obniżają, kryją te firmy, wiedzą, że oni nie są w stanie zatrudnić legalnie pracowników w sposób taki, że poprzez przyjazdy kontroli inspekcji pracy odsyłają do pracy w lesie, ukrywają i mówią na ogół, na forum, że wszystko jest dobrze i wszystko w lasach odbywa się legalnie. To jest totalną nieprawdą i oszukiwaniem ludzi przez lasy państwowe. To jest wyrok w imieniu sądu, w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wyrok, który mówi o tym, że stawka, którą przedsiębiorca daje, musi zawierać koszty pracy. Żadna ze stawek tych kosztów pracy nie zawiera, proszę Państwa. I lasy starają się na siłę udowodnić, że jednak zawiera. Nie ma takiej możliwości. Sąd stwierdził, że stawka musi zawierać chociażby koszty pracy na poziomie najniższej krajowej. Pytanie. Druga rzecz, proszę Państwa, żebyśmy nie byli gołosłowni, w tamtym roku na jesień przedsiębiorcy leśni zleciliśmy do Uniwersytetu Przyrodniczego do Poznania przeprowadzenie ekspertyzy badawczo-naukowej stwierdzającej, jaka ta stawka w lasach powinna być. Ekspertyza badawczo-naukowa, którą przewodniczył pan profesor doktor habilitowany inżynier Hubert Szranka swoim zespołem i ta stawka wynosi 29,80. To jest stawka za pracę pracownika w grupie pozyskania drewna, czyli raczej jest na normalnego drwala, ona powinna wynosić 28,80. Lasy u nas, regionalna dyrekcja wychodzi ze stawki 14. Więc mamy około 50% tego, co powinno być. Tłumacząc się z tym, że to jest nasza prywatna ekspertyza. Proszę Państwa, to nie jest prywatna ekspertyza. Ona została zlecona przez prywatnych przedsiębiorców. Podbiła się pod nią uczelnia, która przeprowadza międzynarodowe ekspertyzy badawczo-naukowe i tyle, co wiem, proszę Państwa, z nieoficjalnego źródła, że nasza dyrekcja wystosowała do uczelni pismo z informacją, że Uniwersytet Przyrodniczy działa przeciwko lasom państwowym, bo chciał przedsiębiorcom powiedzieć prawdę. Oczywiście, pewnie nikt tego nie ujawni, bo Uniwersytet Przyrodniczy również jakiś jest połączony z tym lasami państwowymi, ale ci ludzie, pracownicy, oni nie mogą inaczej zrobić. Oni to musieli zrobić zgodnie z literą prawa i sztuki. Niestety, no kalkulatora i matematyki nie oszukamy. Koszty pracy są stałe dla wszystkich. Jeden z ważnych elementów to jest to, o czym była zresztą mowa, to są skutki dla budżetu państwa. Obszar tej szarej strefy jest tutaj bardzo pokaźny, ale na tym się niestety nie kończy. To są skutki społeczne, o którym pan redaktor był łaskaw tu powiedzieć. W ubiegłym roku podczas prac leśnych, wykonywania prac leśnych zginęło 16 osób. Czy ktoś z Państwa słyszał o tym w publikatorach? Tu kolega, który jest w branży, prawda? Trzeba doliczyć do tego wypadki ciężkie. To jest kilkadziesiąt osób. Proszę Państwa, to jest jeden obszar tej szarej strefy. Te zminimalizowane płace, które według statystyki, według GUS-u wynoszą w tej chwili 1800 zł miesięcznie, one mają skutki w świadczeniach socjalnych. Generalnie rzecz biorąc, przy tym obciążeniu pracy, trzeba powiedzieć, że obciążenie pracą w zawodzie drwalnym sięga dwukrotnej normy, jeżeli mówi się, że wydatek energetyczny nie powinien przekraczać 8,5 tysiąca kilojuli dziennie, to przy pracach leśnych w pozyskiwaniu drewna przekraczał 14 tysięcy. W związku z tym ten organizm nie potrafi się już odtwarzać. To powoduje, że z zawodu robotnik leśny nie chadza się na emerytury. Chodzi się na rentę. Proszę sobie wyobrazić, ile wynosi renta, kiedy płaca, powiedzmy, ta na rękę wynosi 1800, a koszt uzyskania przychodu w tym zawodzie jest potwornie wysoki. To trzeba kupić paliwo, trzeba kupić olej, łańcuch, piłę, etc., etc., buty, te wszystkie rzeczy. To są naprawdę niewielkie sumy i taka renta wynosi 600 zł na przykład. W związku z tym często to prowadzi do wielkich problemów społecznych w naszych biednych,
najbiedniejszych wsiach leśnych. Jak to się kończy, Państwo dobrze wiecie. To jest ten obszar. Druga sprawa, co zresztą jest w dokumentach lasów, w strategii lasów państwowych, ja mogę tutaj przytoczyć, jest zapisane, nie, że jakość prac leśnych jest adekwatna do minimalnej stawki, jaką się uzyskuje w przetargach. A równocześnie za tym lasy są fundamentem bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Przy tej jakości można no, zmierzać w bardzo niewłaściwym kierunku. Nie da się, przestrzegając obowiązującego prawa, pracować za stawki tak rażąco niższe od minimalnej płacy. Nie da się przy minimalnej płacy. Jakie tu naruszenie? Przepisy BHP mówią, że robotnik leśny nie powinien dłużej pracować pilarką, czy używać tego narzędzia niż 4 godziny dziennie. Przy takiej ekspozycji na pracę nikt by nie zarobił na chleb przy tych stawkach. W związku z tym no, wszyscy mają tą świadomość, co się dzieje, ale no, nie ma skutków, bo my jesteśmy przedsiębiorcami. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Prywatyzacja usług leśnych nie była procesem rynkowym. To proces administracyjny. Po prostu była alternatywa, albo cię zwalniamy, albo zakładasz własną firmę. I na początku było obiecane, że gwarantuje to pracę i tak dalej. W ten sposób powstało kilkanaście tysięcy bardzo drobnych podmiotów gospodarczych w Polsce. I to jest źródło sukcesu, ta oszczędność. Profesor Miesik już parę lat temu pokazywał, że oszczędność na kosztach wykonania pracy sięga w stosunku do pozycji wyjściowej, kiedy lasy zatrudniały pracowników, 70%. Proszę zwrócić uwagę, na rynku naszym lasy państwowe ostały się jako jedyny wielki. PGR-y padły pierwszego dnia, kolej zadłużona, górnictwo zadłużone, huty należą do kapitału obcego, prawda? My jesteśmy pewnym elementem tej całości i uczestnikiem tego sukcesu. Ale nie da się tak, proszę Państwa, tego prowadzić. Nie chciałbym tutaj wchodzić w statystyki wydatków, ale proszę się zainteresować tą kwestią, jak wygląda struktura kosztów. Prace leśne, wszystkie, te odsadzenia lasu do wycinki, kosztują tylko nieco więcej niż płacę 25 tysięcy ludzi zatrudnionych w lasach państwowych. No to są problemy, które musimy rozwiązać, bo my stoimy przed taką alternatywą. My możemy paść, tylko tak jak w moim przypadku, to nie są duże firmy, ale ja zatrudniam 18 ludzi, wszystkich na umowę o pracę. Średnio statystycznie każdy z nich ma na utrzymaniu 4-5 osób. To jest ten mechanizm, bo my pracujemy, my nie pracujemy w Szczecinku. My pracujemy tylko w tych osadach, często postpegerowskich, gdzie jesteśmy jedyną szansą, a również źródłem pewnej idei przedsiębiorczości. Pokazujemy, w jakim kierunku to ma iść. Chcemy pokazywać, że to zatrudnienie można i trzeba koniecznie restrukturyzować. Że nie na tym to polega, że ten człowiek ma z wysiłkiem przekraczającym jego możliwości zarabiać na chleb. Więc staramy się to wdrażać. Często przy braku zrozumienia z drugiej strony. To są te problemy, dla których ten dzisiejszy protest jest. Chcemy, żeby również społeczeństwo rozumiało istotę tego problemu, bo społeczeństwo jest też uczestnikiem tego. Lasy należą do Skarbu Państwa i pełnią również funkcje pozaprodukcyjne. Jeżeli pójdziemy taką drogą, no to co się stanie, na przykład, gdy w Polsce zacznie się dobrze dziać i zabraknie tych chętnych do tego, żeby w lesie pracować? My dzisiaj mamy problemy. Proszę Państwa, jesteśmy na rynku europejskim 5. graczem, jeżeli chodzi o ilość drewna. Bardzo, bardzo pokaźnym producentem. W Polsce jest jedna klasa, która kształci w zawodzie robotnika leśnego. A praca drwala jest porównywalna, jeżeli chodzi o jej złożoność, odpowiedzialność, a przede wszystkim zagrożenie z pracą górnika pod ziemią. To są wszystko ci drwale, to są przez nas wyedukowani ludzie.
To są jakieś koszta, prawda? Nikt tego nie zauważa. Minister nasz utrzymuje 14 techników leśnych, których w lasach nikt nie potrzebuje. My natomiast no, zdani jesteśmy na początkujących robotników po dwutygodniowym maksimum kursie. Ale też można takie zaświadczenie online zdobyć. Kosztuje 600 zł. I można korespondencyjnie ukończyć takie szkolenie na 2 lata. To są te problemy, z którymi zgłaszamy się tutaj do władz leśnych, ale również zgłaszamy się do państwa. To jest po prostu pewien taki krzyk rozpaczy, bo brakuje już chętnych do podejmowania tej pracy. My stajemy wobec sytuacji takiej, że każdy z nas, bo zaraz będzie wiadomo, że są maszyny, tylko te maszyny to jest najczęściej bagaż kredytów czy zobowiązań finansowych idących w miliony. To powoduje, że my nie możemy tej pracy porzucić, jak to na rynku. A rynku nie ma, bo z jednej strony jest 4000 przeszło firm leśnych, a z drugiej strony jest jedna organizacja, która zleca. Lasy Państwowe. Prawda? I mówi się, że to rynek decyduje. No przepraszam, ale tutaj znamion o rynku nie ma. My wykonujemy pracę, która w swoich znamionach spełnia wszystkie wymagania do pracy etatowej. Dzisiaj mówi się o umowach śmieciowych. My pod nadzorem służby leśnej wykonujemy prace, które zadawane nam są sukcesywnie, mimo że przetargi są długie. Dostajesz zlecenie i to jest dopiero możliwość przystąpienia do pracy. Jak są wakacje, zleceń nie ma, my stoimy.